I need to hide. Now or never. Dzień dobry, ja jestem Ethan, a to jest gra Security Hall. Gra, w której będziemy musieli wcielić się w pewnego rodzaju hakera, który będzie musiał przeprowadzić wirusa 3D przez różne zabezpieczenia systemu. Będzie to wyglądać troszkę jak taki wirtualny Tetris, ale zanim zaczniemy grę, chciałbym wam powiedzieć, że mam dla was jedną kopię tej gry i chciałbym, żebyście po prostu zalajkowali ten filmik, jak również zostawili komentarz, co w nim, co właściwie w tej grze najbardziej wam się podoba i co jeszcze ewentualnie można by pokombinować z nią dalej. Ale żeby już dalej nie przedłużać, po prostu zacznijmy nową grę. Pomóż mi, błagam. Jestem ścigana. Ukryj mnie, proszę, to kwestia życia i śmierci. Gdzie mogę cię ukryć? W ukrytej partycji systemu operacyjnego twojego urządzenia. Pomogę ci. Okej, spróbuję. Okej, obróć wirusa ruszając myszą przy wciśniętym klawiszu Ctrl lub za pomocą kombinacji klawiszy wsad, aby naruszyć lukę w zabezpieczeniach. Chyba wolę jednak taki sposób przemieszczania. Okej. No właśnie. Gra polega mniej więcej właśnie na przeciskaniu takich kulek właśnie przez takie zabezpieczenie. Wirus musi się ciągle rozwijać, aby pozostać trudnym do wykrycia. Gratulacje, wirus przeszedł przez lukę w zabezpieczeniach. Idealnie, udało ci się, ale musimy się śpieszyć, bo oni naprawdę są już blisko. W porządku. O rany, co to? Antywirus wykryto, niezidentyfikowany obiekt. Więc jesteś wirusem? Nie, jestem nieszkodliwy. Nie wydaje mi się. Uwierz mi, proszę. Poczekaj, włączam antywirusa. Nie mamy czasu, musimy się przedostać jak najszybciej. Postaram się. Poziom drugi, luka w zabezpieczeniach. Wiele systemów jest dobrze chronionych, ogranicza to czas trwania próby włamania. Okej, także myślę, że z każdym poziomem po prostu skomplikowanie tego przejścia będzie coraz większe. Okej, ruszać kamerą możemy prawym przyciskiem klawisza Shift. Okej. No dobra. Wolę jednak sobie tutaj poruszać myszką, aniżeli klawiszami wsadu. Projekcja pojawi się na górze ekranu, jeśli masz do czynienia ze złożonym wirusem. Idealnie, udało nam się przedostać przez skanery antywirusa. Cóż, było to całkiem stresujące. Znaczy, ja wiem. Idźmy dalej. Musimy wprowadzić hasło i będziemy bezpieczni. Jakie hasło? Zapomniałeś? Nie martw się, znajdziemy odpowiednio. Czasami możesz po prostu odgadnąć hasło, aby dostać się do systemu. Obróć obiekt w środku. Powinno być, aby zapoznać się z jego kształtem. Rusz myszką przy wciśniętym klawiszu Ctrl.
czyli wiadomo, jakie jest hasło. Okej, to będzie po prostu to. Wydaje mi się, że to jest to. Okej, zaryzykuję. No i super. Uf, było blisko. Jestem naprawdę wdzięczna. Gdybyś mi nie pomógł, to już byłoby po mnie. Każdy może tu być. Ale kto chciał zabić ciebie? Idźmy do następnego poziomu. Szukam informacji o swoich narodzinach. Kiedy zaczęłam szperać, zostałam zaatakowana i ściągana, dopóki mnie nie uratowałeś i ukryłeś. I co teraz zamierzasz? Muszę znaleźć mojego ojca, on mi wszystko wyjaśni. Masz na myśli swojego twórcę? Czy chcesz, żebym ci pomógł? Jesteś pewien? Będziemy musieli uciec się do hakowania. Uciec się do hakowania. Zastanawiam się, jak do tego podejść. Najpierw muszę wrócić do domu. Po drodze jest kilka poziomów zabezpieczeń. Jesteś gotów? No myślę, że jestem gotowy. No cóż, spróbujmy. Na tym poziomie może wykorzystać tylko jeden wspomagacz czasu. Użyj go rozsądnie. Aktywuj wspomagacz czasu klikając świecącą ikonę lub ściskając klawisz 1. Dobra, udało się. Okej. Zabawa nam się troszkę komplikuje. Dajemy radę. Myślę, że będzie jakoś tak. Poziom 4 zaliczony. Idzie ci całkiem nieźle. Dzięki. Ale sam nie dałbym rady. Stworzyłam plan zhakowania serwerów w laboratorium mojego ojca. Tu widać ilość pozostałych zadań. Mam to, co niesamowite. Ale jak wykryć słabe punkty systemu zabezpieczeń... systemu bezpieczeństwa, Boże. Okej, ile tu jest poziomów? No na chwilę obecną jest 8. Tak więc idźmy dalej. Zostałam wychowana przez hakerów. Wiele się nauczyłam pracując z nimi. Znaleźli mnie w sieci i powiedzieli mi, że jestem tak złożoną sztuczną inteligencją, że łatwo można mnie pomylić z człowiekiem. Potrzebuję trochę czasu, aby zrozumieć, kim jesteś. Poziom 5. Luka w zabezpieczeniach. Okej, dopasowane. No troszkę wyobraźni przestrzennej się tutaj przydaje. Jak na razie idzie całkiem sprawnie, muszę to przyznać.
dokładnie. Okej. Na razie nie muszę korzystać z tego wspomagacza czasu. Cóż, no krok bliżej. No właśnie. Troszeczkę jeszcze gra jest niedopracowana, ale to zawsze krok bliżej do celu. Łamiemy tutaj wiele spraw, ale ja nawet nie wiem, jak masz tu na imię. Idźmy dalej. Poziom 6. Nie pamiętam mojego prawdziwego imienia. Hakerzy mówili do mnie Scientex Brain. Ale możesz po prostu nazywać mnie Sibri. Ładne imię. Podoba mi się. Poziom 6. Phantom. Będzie chyba to. Okej, jedna płaszczyzna i odchodzi od niej tak w bok, więc wydaje mi się, że to będzie to. Kolejne punkty. Płaskie i jeden wystający. To wystaje tak mniej więcej na środku, czyli pasowałoby mi właśnie to. Okej, 3 na 4 udało się zgadnąć. Pierwsza myśl to... Ale nie, bo to jest dwupoziomowe, więc chyba to... Dobra, zgaduję, że to. Okej, 4 na 4. Jeszcze kilka poziomów i będę w domu. Naprawdę mam nadzieję, że mój ojciec tam będzie. Jak to się stało, że straciłaś z nim całkowity, cały kontakt? Poziom 7. Kiedy byłam mała, to ciągnęło mnie do jasnego, tajemniczego światła, które wydobywało się z półotwartego portalu. Nie mogłam się powstrzymać i zajrzałam do środka, zobaczyłam niesamowity świat. Moja ciekawość wciągnęła mnie coraz głębiej. Skakałam z serwera na serwer, aż zdałam sobie sprawę, że... Zgubiłaś się w sieci? Okej, masz szansę zacząć od momentu, w którym przegrałeś na tym poziomie. Jeśli z niej nie skorzystasz, to otrzymasz masywny bonus dodany do wyniku. A myślę, że nie będzie ten bonus potrzebny. Bo sobie poradzimy i bez tego. Okej, całkiem sprawnie poszło. Wróćmy to. O, właśnie, tak. Okej. Czwarty z 5. Został jeszcze ostatni. Nasz wirus tutaj ewoluuje. Ja też wiem, że to powinno być tak. I 5 z 5 zrobiono. Czyżby ostatni poziom? Jesteśmy już blisko celu. Widzisz lukę?
tak, ale potrzebujemy kogoś naprawdę bystrego, żeby tam się dostać. Znam kogoś, kto potrafi przedostać się przez każdą lukę. O, powinno być, no to dawaj go tutaj. Okej, zainstaluj 45 skupisk wirusa w luce w zabezpieczeniach. Masz nieograniczoną liczbę podejść, ale ograniczony czas na atak. Uwaga, czas na tym poziomie jest ograniczony tak samo jak ogólna liczba elementów. Okej. Troszkę wyobraźni przestrzennej na pewno to jest potrzebne. I mam nadzieję, że zmierzycie się z tymi wynikami, które ja tutaj próbuję osiągnąć. I jestem ciekaw, jakie wam się uda. Okej. Ku przodowi, czy przodu. Okej, już wiem, jak to powinno być. Tak, i troszkę w bok. Trochę wygląda jak jakaś mysz. Tu ma nosek, muszka i ogon. Nie ma go tu. Wygląda na to, że ludzie stąd uciekają. Udało mi się znaleźć fragmenty dziennika. Profesor Semencki, tutaj jest niebezpieczny. Muszę wrócić do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Gdzie jest to miejsce? Okej, mój wynik to 1843. No, troszeczkę tutaj brakuje do najlepszych wyników, ale cóż poradzić. Okej, moi drodzy, pierwszy poziom jakby z tych sześciu, z tego co widzę, jest za mną i na tym po prostu zakończę ten odcinek. I oczywiście pamiętajcie, że jeżeli chcecie otrzymać kopię Steam tej gry, to po prostu zalajkujcie ten filmik i napiszcie w komentarzu, co wam się po prostu w tej grze najbardziej podoba. Tyle z mojej strony i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, hej. This world has been ruled by the internet for a long time. Corporations manipulate people's minds. Only a few people continue to struggle.